akurat wziąłem metodę, którą nęciłem. Chciałem pokazać prosty sposób, który od dłuższego czasu stosuję na wymianę koszyków. Z tego powodu, że łowię bardzo aktywnie i często zmieniam koszyki. Dokupuje się specjalne rurki, które są z amortyzatorem. One tu mają otwór, na który zaczepiam agrafkę. O, w ten sposób. I do czego mi to służy? Mam tutaj przygotowane 3 foremki. One są gotowe już do rzutu. Mam akurat 3 różne przynęty, 3 różne wielkości, tak? I teraz jeżeli chcę podać mniej, no oczywiście biorę najmniejszy podajnik, bądź na przykład wtedy biorę 3 małe z 3 różnymi przynętami, żeby szybciej dopasować się do żerujących ryb. A założenie zestawu polega tylko na wpięciu agrafki i już zarzucam zestaw. Jest to bardzo proste, a szczególnie na zawodach jest to bardzo przydatne, ponieważ mniej tracimy czasu na nabijanie i możemy sobie, wędka sobie leży, my sobie możemy tu spokojnie wszystko przygotować. Mamy gotowe od razu do zarzucenia. Tak więc zestaw do wody i łowimy dalej.